Okej. Borys rozrabiaka. Czterech ludzi zabił. Sukinsyny. O tak. O tak. Wszystko, co macie, jest moje. Wszystko, co moje, jest wasze. Czym wszystko, co nasze, jest moje. Moje, twoje. Wiecie, o co chodzi. Co mają w celi? Pijmy tego pieprzonego zakładnika. Powiem wam, że skoczyło mi ciśnienie. Podekscytowałem się. O. Gileczysko. Mhm. Coś wspaniałego. Gry rzadko, powiem wam, w dzisiejszych czasach potrafią podnieść mi ciśnienie i to w tak pozytywnym sensie i znaczeniu tego słowa. Rzadko kiedy jest wszystko moje. Zaraz porąbimy na kawałeczki. Jak do tej pory, powiem wam, o tak. Okej. I nie, powoli przemieniamy się w, już nie w ofiarę, ale w łowcę. Okej, Borys, jeszcze tu wrócimy. Potrzebujemy drewna na opał, bo zamarzniemy. Wiesz, wszystko. A tak, no to mi się nie zmieści. To wywal jakieś te, kurde, te łuski, pineski. Weź to. Cztery karabiny. Ale zaczniemy handlować zaraz. Okej. Żeby tylko psycha nie siadał Borysowi. Bo takie akcje potrafi z psycha się już bardzo. Okej, bierz wszystko. Alkohol. O tak. Wejdź. Okej, trzecia. Spadamy stąd. Wrócimy tu później. Masę mamy zasobów. Wracamy tu dnia następnego. O, ten jeszcze skinsynek. Co tu masz? Kolejna broń pewnie. Dobra, czwarta. Dobra, ej, Borys, spokój. Nie bądź chciwy. Wow. Ta gra, powiem wam, jest nieziemska. Dobra, spadamy. Borys wrócił. Wszyscy marzną w domu. On zamiast opału przyniósł kamizelki kuloodporne, broń. Dzień 31. Jestem ciekawy, czemu nie siądzie psycha. Powinien być zadowolony, ponieważ to byli sukinsyni, to byli dezerterzy. Stary, no nie myśl o tym, co zrobiłeś. Musiałem się bronić, dokładnie. Musiałeś się bronić. Katia... O nie, proszę was. Smutny, zmęczony, ale jest... Dobra, po kolei. Katia. Dlaczego jesteś chora? Ranny, weź, musimy się opatrzeć. Rzuć coś na ząb. Trzeba napalić, kurna, nie ma czym napalić. Smutny, lekko ranny. Czego musi mi zabijać, żeby przetrwać? To byli sukinsyny, stary. Nie masz czego żałować. Okej. Teraz powinno się goić. Lekko ranny. Dobra, idź odsypiaj, stary. Ty, głodny, zmęczony. Ty byłeś na warcie, nie? Idź tu, zrób. Głodna, lekko chora. Ale mamy koncert, fuck! Żarcia nam nie braknie. Opału nam braknie za to. Teraz łóżko porąbiemy jakieś. Ty idź spać, stary, jesteś ranny, smutny, w ogóle jesteś masakrą. Dobra. Oni już jedli. Ty jesteś głodny, dobra. Katia, dlaczego się przeniebiłaś? Fuck. Chciałbym, żeby kupiec przyszedł dzisiaj. Robi się zimno, co ja zrobię? Ktoś czeka pod drzwiami? Jest kupiec! Jak na żądanie. Dawaj. Bijmy teraz. Dużo drewna, zajebiście. Stary, czy weźmiesz sobie za to na przykład karabin? Świetnie, trochę pewnie przepłaciłem.
Weź sobie na przykład kamizelkę. Bardzo hojnie. Patrzcie, to jest warte. Kurna, to jest w cholerę warte. Czekajcie, damy mu inne śmieci. Damy mu to, to. Damy mu... Fajki nie będziemy dawać. Wszyscy moi przepalają fajki. Co my możemy mu dać? Gitarę. Bardziej się muszę postarać. Tylko tych śmieci. Dobra, zgoda. Dawaj jeszcze rzeczy, stary. Dawaj drewno. Dawaj leki. Leki. 32. Miesiąc. Gramy ponad miesiąc. Moi mili. Moi kochani. Zaatakowano nas. Wow, 4 amunicje zużyliśmy. Byli naprawdę bardzo groźni, ale dało się ich przepędzić. Na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni, nikt z nas nie jest ranny. Fuck. Dobra. Głodny, zmęczony. Ty pierwsze co robisz, to idziesz coś zjeść. Patrzcie na naszą lodówkę, rozumiecie to? 12 konserw. Głodny, zmęczony. I też coś zjedz. Ty zrób to. Boris, okej. Okay. Boris jest okej. Okay. Już jest zmęczony, już nie jest ranny. A, idź spać. Głodny, głodna. Dobrze. Wszyscy dochodzą do siebie. Katia, ty idź coś. Gdzie on jest? Ty stary. Dorzuć do pieca. Nie no, i przy chwilę przyszedłeś spać. Nie, tutaj dorzuć. Borys. Ten. Bruno, Borys. Mylamy się. Oni. Dobra. Gotuj coś. Weź tego bimbru. Czego nie mamy? Ach, nie mamy tych. Opału nie mamy. Mhm. Książki, części. Mamy drewno. Porąb drewno. Książkę jedną przerób na bimber. Ty stary, włóż tam coś. No wciąż zyskujemy jedną tą nawet. Co za pachory głupie idą tutaj. Sio stąd. Nie, nie dam wam nic. Co wy chcecie? Jesteśmy głodni. Dwie konserwy. Nasza mama czuje się lepiej, ale wciąż jest słaba, a my nie mamy jedzenia. Burczy nam w brzuchach. Podzieli się z nami, czyli do jedzenia prosimy. No możemy, no. Tak. Dobra. Siostąd. Zadowolona. Wiecie dlaczego to zrobiłem? Bo zamordowaliśmy 4 ludzi. Więc musiałem poprawić sobie sumienie, dając 2 konserwy tym dzieciom. Ten go podsiadł. Borys. Zmęczony, idź spać. Wstaw trochę tego bimbru. Zmęczony, zanim pójdziesz spać, Borys, dorzuć do pieca. Tak, też dorzuć. Tak, idź spać. Zmęczony, głodny. Idź coś, ugotuj, stary. Głodna i zadowolona. Bardzo dobrze. Tak. Katia, ty dzisiaj nigdzie nie idziesz, więc możesz sobie zjeść coś surowego.
bo w sumie nie potrzebujesz nic, coś, nie potrzebujesz mieć dużo siły, więc poza tym jest ciepło w domu, więc nie rozchorujesz. Idź skręcać papierosy. Tak to wygląda, moi kochani, to nasze życie. Skręcę papierosy. Pali się w piecu. Jest ciepło. Jest dobrze, mamy żarcie, mamy opał. Nie jest źle. Zjedz to i ugotuj dla Kati coś. A Kati już miała, to ugotuj dla któregoś z nich. Dzień coś trzeci. Zrobimy sobie więcej broni też. Zrobię jeszcze jedną siekierę, zrobię nóż. Udało mi się, no dobrze. Bo chłopaki zaczynają zużywać amunicję, żeby się opędzać od tych sukinsynów. Paweł chyba zaczyna się kiepsko czuć. Come on, Paweł! Lekko chory. Prawdę. Weź coś zrób. Przynajmniej trochę nam odrzej. Głodna, zadowolona. To żyć do pieca. Mamy czym palić. Na maksa, dziewczyno. Ty też tutaj. Tutaj też do życia. Ty idź, gotuj. Słuchaj, ty idź sobie coś zjedz i odeśpi. To się zapało, nie? No, trudno. Jestem dobre myśli, słuchajcie. Mamy niezłe konto. Mamy 22 stopnie. Paki zaczną płacić niedługo. Chory, głodny. Idź coś, zjedz coś szybko.